Janusz Będkowski z Turku, z wykształcenia technik informatyk. Pracuję jako operator maszyn CNC. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Jaśniają sytuację. Dobrze. Przyrząd sportowy, jaki może trzymać w dłoni lekkoatleta? Co to jeszcze może mieć w ręku? Sztacheta. To jest, no nie, to z dawnych czasów, no ale już powiedziałeś, że to sztacheta, trudno. To dawne czasy jakieś widzę, no, że facet ze sztachetą chodzi po ulicy. No. Chłopak z Grechowa, nie? Lekkoatleci, chciałeś dobrze. No bo... Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zebry. Ach. 200 zł jest za każdą propozycję z koperty. No to sprawdzamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam w programie, proszę pani. Witam, to ja pana witam w programie. Dobry wieczór. Jak mam na imię? Mam na imię Gajber, proszę pani. No to bardzo ładne imię. A jaki może być uśmiech, proszę mi powiedzieć? Proszę pani, uśmiech może być na przykład, powiedzmy, chujowy. A nie za czas jego trwania, a ja witam następnego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka będzie odpowiedź? Sarsamente. Słucham. Sarsat. Jaka jest odpowiedź? Szybciutko. 3, 2. Safartele. Pytanie ma 5 odpowiedzi. Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur. Powiesić kota. Ojej! To ja nie wiem, czy takie powiedzenie, żeby kota powiesić. Filip Udarski z Torunia, fizyk. Z zainteresowania słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Łatwo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to może być? A kto mówi? Justyna z programu rozwiąż zagadkę. Co może być w szafie na literę K? Kurwa. Ologia. Jak nazywana jest samica jelenia? Łosica. Łania. Wstążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. Kluski śląsk. Makaron. Makaron. Obciąganie? Wymaga krzywdy. Przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? No, wydawało mi się, że we Włoszech. Madryt we Włoszech? Już w tej chwili nie wiem. No nigdy tego nie wiedziałaś. Nie, pewnie kiedyś wiedziałam. No to muszę cię wprost zapytać, jaka jest stolica Hiszpanii? Madryt. Dobrze. A czy Madryt jest miastem, które leży we Włoszech? Nie może być. Stolica Hiszpanii nie leży we Włoszech. No nie. Będę musiała z tym żyć do końca życia. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom. Na biologia, czy seradela to roślina czy ryba? Tak. Roślina. Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się nadwozie samochodu? Podwozie. Karoseria. Halo? Halo, Janusz. Halo, witam serdecznie, panie Januszu. Co pan proponuje? Co jest na tych imprezach tak często? Na jakie imprezy? To i dupeczki. Panie Janusz! 4. Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer. To nazwy przeglądarek stron czy programów do tworzenia grafiki? Do tworzenia grafiki. Nie, to nazwy przeglądarek stron internetowych. Spróbuję. Największe... kraje świata. Rosja. Brawo. Miny poważne, aż się boję zbliżyć. Szukamy dalej. Może Korea Północna?
Daniel? Ameryka Południowa. Co niby można, a w praktyce nie można zjeść? Pies. No wiesz co? Pies. Piesek. Co zmieniamy podczas jazdy samochodem? Piotr. Koła. Aleś chłopie walną teraz. Koła jedziesz i co? Kończymy z turystami, mamy 7 odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. No nie, no to teraz Darek, więcej niż jedno zwierzę to... Do szkoły pan chodzi, nie? No. No, świnia jest hodowlana? Świnia? No. Lepiej zawsze pomyśleć. A że hodowlana? No, hodowlane. To koza. Koza nie ma rogów? Nie no, ma. To... To jaka odpowiedź, panie Andrzeju? Lepiej się skupić. Owca? No, owca nie ma rogów, panie Andrzeju. Owca? Spokojnie. No to krowa. No krowa ma rogi. No to... Nie ma, pytanie jest nie ma, prawda? No, ale to mówiłem, że świnia. Ale w pytaniu ma pan napisane hodowlane. Aha. Hodowlane. Bo pan chodził do szkoły, tak? No tak, ale bo, kurczę, trudne. To chyba niedawno, jak sądzę. No niedawno, ale że... Które zwierzę hodowlane nie ma rogów? No właśnie jestem hodowlany, wie pan. Krzysiut, bo... A świnia nie może być hodowlana? No może chyba. Wiem, że... No to ja mówiłem, że świnia! Świnia! Kto, ja? Ale pan chyba nie do mnie. Nie, no, znaczy odpowiedź jest, że świnia. A myślałem, że pan mi chce obrazić. Nie no, panie Krzysztof... No nie, no tak się chciałem powiedzieć. Dobrze. Czy to nie ja? Nie. A odpowiedź? Świnia. Tak jest! Poproszę te koperty na środek. Wszystkie poproszę. Jak? Wszystkie koperty. To był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego, utworzonego w Paryżu w 1917 roku. Ignacy Paderewski. Roman. Wiedziałem, przecież że Dmowski, no kur... Krzeszowa Lik, mieszkam w Lublinie, pochodzę z Krzeszowa nad Sanem, jestem uczniem liceum. Moje zainteresowania to nauki ścisłe oraz sporty ekstremalne, głównie szachy. Chemia, proszę podać wzór chemiczny kwarcu. Kwarc to jest SI. O. Dwa. Dobrze. Proszę pana z dziewiątką. Numer 3. Coś nam padło? Proszę poczekać, ja podniosę. Coś tam poleciało. Pewnie znowu kawałek tego guzika, nie? Nie, obrączka nie. Mi spadła. Obrączka? O, to poważna sprawa. Szukamy obrączki. Kurna. Spoczynamy się palce i po prostu się zsunęło. Dobrze, tak na rozluźnienie. No. Poszukamy, poszukamy. Spokojnie poszukamy. Bo inaczej, jak pani będzie bez obrączki zgadywać? No to rozbieramy scenografię. W filmie Nietykalni Briana De Palmy. Ale kto ma odpowiadać? Ja? Nie kurwa, ja. No, przepraszam, nie usłyszałem. Nie mogę na to nic poradzić, bo wyznaczenie padło, pytanie padło. Tanika, z którego kontynentu pochodzi drzewo Morelli? Wyznaczam. Nie. Odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Został pan sam. No dobrze. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Nie zgłaszamy się, nie musi pan trzymać dłoni. Nie muszę zgłaszać. Nie. Wszystkie pytania kieruję do pana.
Do mnie. Ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym? 100. Razy 100, czyli razem milion. O! Oh.